Cześć, ja nazywam się Katarzyna Laszczak i dzisiaj chcę zachęcić Cię do przygotowywania wegety samemu w domu. Jesteśmy, praktycznie wszyscy lubimy wegetę, tylko tak naprawdę niewiele osób z nas zdaje sobie sprawę z tego, co w tej wegecie sklepowej jest. Ja Was zachęcam do tego, żeby zrobić to samemu. Możecie to zrobić w Thermomixie, możecie to zrobić w zwykłym blenderze, bo zwykły blender też sobie poradzi. Ja mam tutaj przygotowane suszone warzywa. One naprawdę bardzo ładnie pachną. Ja kupuję sobie taką gotową mieszankę suszonych warzyw. Wsypujemy sobie to do blendera czy do Thermomixa. Ja tu mam 50 gramów tej mieszanki. 3 łyżeczki soli gruboziarnistej, tak, gruboziarnista sól. Trochę pieprzu, kilka ziarenek pieprzu niemielonego tylko w całości. W zależności od tego, jakie chcecie, żeby to było ostre. I kurkumę. Kurkumę sobie wsypuję tak około jednej łyżeczki. Teraz wszystko sobie zamknę, zmiksuję przez minutę na obrotach 10 i mam swojską, domową, pyszną wegetę pachnącą, bez chemii, bez konserwantów, naturalną w 100%. Można dodać suszonego lubczyku, jeszcze można sobie dać suszonej pietruszki. Tutaj naprawdę co włożycie będzie ok. I przez minutkę na obrotach. U mnie w domu teraz przepięknie pachnie zmielonym pieprzem. Naprawdę zapach jest bardzo intensywny. To wszystko tak pięknie pachnie. Ściągam sobie wszystko z pokrywy. Także trwa to naprawdę chwilkę. W blenderze takim zwykłym, tak jak Wam mówię, jak najbardziej można sobie zrobić. Jeżeli chcecie mieć to takie w 100% naturalne, no to oczywiście polecam wysuszyć warzywa samemu. Moja kuchnia niestety jest zbyt mała do tego, żeby jeszcze sobie suszarkę do warzyw kupować. I zobaczcie, naprawdę efekt jest dla mnie jest bardzo zadowalający. Ona przypomina tą wegetę sklepową. Przesypujemy sobie do słoiczka i z tego słoiczka później sobie normalnie używamy. Ja oczywiście robię sobie to zawsze w mniejszych ilościach. Kupuję taką dużą paczkę suszonych warzyw i porcjami sobie właśnie przemiksuję. Tak jak Wam mówię, no najważniejsze jest to, że ograniczamy jeszcze tą chemię, która w dzisiejszych czasach jest wszechobecna. A ja staram się żyć jak najbardziej zdrowo. Zależy mi na tym, żeby wyeliminować jak najwięcej przetworzonego jedzenia i takiego właśnie nafaszerowanego chemią i konserwantami. A tutaj w 100% widzicie, co jecie. Także zobaczcie, jest pięknie. Naprawdę ona jest gładziusieńka, także nie ma szans, żeby się zorientować, że to jest wegeta domowa, a pachnie przepięknie. Jedna sprawa to wegeta, a za chwilę pokażę Wam, w jaki sposób przygotować sobie naturalną kostkę rosołową, bo to też jest fenomen. Teraz zapraszam Was do przygotowania naturalnej kostki rosołowej. Ja jestem od niej dosłownie uzależniona. Używam ją do zup, do sosów, do marynowania mięsa. Naprawdę wykorzystuję ją jak mogę. Przepis oczywiście znajdziecie w Thermomixie. Ja dzisiaj będę robić koncentrat bulionu drobiowego, aczkolwiek mięsa będzie niewiele, ale robiłam miejsce w zamrażarce na kostki lodu i dlatego musiałam wyciągnąć jedną nóżkę z kurczaka. Czyli potrzebne nam są różnego rodzaju warzywa. U mnie to jest marchewka, u mnie to jest papryka, ogromna ilość czosnku. U mnie tego czosnku jest zawsze dużo. Papryka czerwona, papryka zielona, może być cebula, może być pietruszka, może być seler. Warzywa różnego rodzaju, także tutaj możecie sobie to dać tak naprawdę to, co macie w lodówce. Dajemy rozpocznij gotowanie i pierwsza informacja, do naczynia miksującego wkładamy 300 g mięsa z nogi. Ja sobie to pominę, bo wiem, że mogę wszystkie te składniki, tak jak zaczynamy od warzyw, mogę naraz wrzucić sobie do Thermomixa i to wszystko świetnie się zmiksuje. Nie ma z tym żadnego problemu. Czyli warzywa mam dodane, zioła również. Mamy 4 gałązki mieszanych ziół. Ja już sobie dodałam. Zakładamy teraz pokrywkę. Ustawiamy 10 sekund. I teraz nam się będzie
Tak. Ze względu na to, że tych składników było więcej naraz wrzucone do Thermomixa, dlatego on też delikatnie podskakiwał. Ale ja Wam już tu pokażę. Proszę, zobaczcie. To było pół kilograma mięsa, znaczy mięso razem z warzywami włożone. Także tu jest, naprawdę jest ok. Wszystko jest w porządku. Już jest zapach piękny. Teraz jest 150 gramów soli gruboziarnistej. Sól jest jedynym konserwantem. Jest wino. Ja zamiast wina oczywiście zrobię po swojemu, bo ja zawsze muszę zrobić po swojemu. Dosypujemy sobie tą sól gruboziarnistą. Tak to ma być słone, bo to w końcu zastępuje nam wegetę. U mnie jest troszkę mniej. Teraz zamiast białego wina ja wlewam sobie zwykłą wodę. Zwykłą wodę. Ja po prostu osobiście nie lubię smaku wina w jedzeniu i dlatego zamiast jednej rzeczy wlewam sobie drugą. Jeden liść laurowy. Tak. Jeden goździk, ja goździk pomijam. Kolendrę również. Mięso już jest dodane. I zobaczcie. I teraz na górę nakładam sobie zamiast miarki koszyczek i przez 25 minut gotuje nam się to na najwyższej temperaturze, czyli na waronie. Po 25 minutach jeszcze raz miksujemy i mamy naturalną kostkę rosołową zrobioną. Naprawdę polecam Wam z całego serca tą kostkę. Ona jest, samej jej nie jem, ale smak zupy czy smak sosu czy marynata, nawet piersi z kurczaka przy wykorzystaniu tej kostki rosołowej jest przepyszna. Teraz jest lubczyk świeży, także no, zachęcam Was do tego, żeby przygotowywać to samemu. Eliminujecie chemię, jesteście zdrowsi, jesteście piękniejsi, dłużej żyjecie. W ogóle no, są same zalety. Także teraz czekamy na to, żeby nam się to zagotowało. Teraz nam się Thermomix schładza. Jeszcze chwila i nasza domowa kostka rosołowa będzie gotowa, tak? Thermomix już jest gotowy. Słuchajcie, naprawdę z całego serca zachęcam Was, zróbcie tą kostkę domową rosołową. Ta sklepowa, w tych kosteczkach takich żółtych, pięknych, bez których niektórzy nie wyobrażają z Was sobie życia. Tam jest mnóstwo glutaminianu sodu, mnóstwo ulepszaczy, w ogóle no nie wiadomo co tam w środku jest. A to bez problemu przechowujecie do 3 miesięcy w lodówce. Można sobie to włożyć do kostkarki takiej tej na lód silikonowej, w zamrażarce i po kosteczce sobie wkładać. Ja nie wyobrażam sobie dzisiaj gotowania bez tego, bo użyłam tego, tak jak Wam już mówiłam wcześniej, do zup, do sosów, risotto czy marynowanie mięsa. To naprawdę jest fantastyczna sprawa. Ugotowało nam się to w ten sposób. Jeżeli nie macie Thermomixa, to wtedy po prostu ścieracie sobie warzywa na tarce albo przepuszczacie sobie przez jakiś malakser, podsmażacie sobie na patelni, zalewacie bulionem około 2 szklanek bulionu, znaczy nie bulionu, tylko wody, dusicie sobie, a później w blenderze miksujecie, także nie zapomnieć o soli, bo ta sól jest bardzo ważna. Koszyczek już jest zdjęty, zakładamy sobie teraz miarkę na pokrywę naczynia miksującego i miksujemy sobie od obrotów 4, na początku on nam teraz będzie zabierał, a później stopniowo zwiększamy sobie te obroty aż do 8. Już nam się fajnie zmiksowało. Ta domowa kostka rosołowa powinna mieć postać takiej gęstej pasty, tak, zaraz sobie sprawdzimy. U mnie dzisiaj bardziej czerwona, bo jest więcej marchewki i więcej papryki czerwonej. Ostatnio była w kolorze Shreka, wyglądała nieciekawie, ale za to smakowała obłędnie. I teraz zobaczcie, to nam się wszystko fajnie zmiksowało. Ja Wam to zaraz pokażę, tylko pozgarniam sobie to na dno. Fajnie się przemiksowało. Jest to w postaci takiej gęstej pasty. To jest taka, o widzicie? Tak. I przykładam sobie teraz do słoika. Do słoika. Ja te pasty, te domowe kostki rosołowe trzymam zawsze w słoiku tym z gumką. Zostawiam sobie teraz to do wystudzenia. Tak, do wystudzenia sobie to zostawiam i później wkładam do lodówki. Tak, w ten sposób to wygląda. Później to wkładam do lodówki i do 3 miesięcy można to przechowywać. Także pamiętajcie, domowa wegeta i domowa kostka rosołowa to jest totalny must have w Waszej kuchni. Jeżeli dbacie o siebie i o swoje zdrowie, to pamiętajcie, starajcie się zamieniać to, co sztuczne, na to, co naturalne. A tutaj w 100% możecie decydować o tym,
jak będzie ta Wasza kostka rosołowa smakowała. Także zachęcam Was, polecam i czekam na to, na te informacje, czy już zrobiliście. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, udostępnianiu go i czekam na Was znowu. Do zobaczenia. Wspaniałego dnia.